bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym i dzisiaj kolejne odpowiedzi na Wasze pytania. Na pytania, tym razem temat magiczny, czyli zaczniemy od magicznej różdżki, energetyzowania i święcenia, po czym przejdziemy do całkiem innego tematu, a mianowicie do ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków. I później przejdziemy znów do afirmacji, gdyż są kolejne pytania, które dotyczą afirmacji i na które chciałabym dzisiaj odpowiedzieć, abyście mogli jak najszybciej wprowadzić te wskazówki w życie i Wasze afirmacje, by jak najlepiej działały. Następnie przejdziemy znowu do całkiem innego tematu, a mianowicie do kupowania rzeczy z drugiej czy trzeciej ręki. I później jeszcze będzie troszeczkę o kryształach górskich i o nauce magii i na sam koniec oczyszczanie wahadełka. Moi kochani, zapraszam Was na nasze spotkanie i będzie troszeczkę dłuższe. Mam nadzieję, że wytrwacie do końca. I jeżeli oczywiście temat Wam się podobał, bardzo proszę kciuk w górę, jeżeli nie, kciuk w dół i oczywiście o komentarze. Pragnę dzisiaj przypomnieć dla wszystkich tych osób, którym to gdzieś umknęło, że już niedługo, bo już 1 do 2 lutego mamy święto Imbolik. Na ten temat już mówiłam tutaj na moim kanale, a także na moim blogu. Tutaj tylko takie malutkie przypomnienie, abyście przygotowali się i nie zapomnieli o tym ważnym święcie. Przejdźmy jednak do naszych pytań i do odpowiedzi. Moi kochani, pierwsze pytanie to jest pytanie Moniki i dotyczy magicznej różdżki. Tutaj cytuję. I mam jeszcze pytanko odnośnie różdżki. Wykonałam ją sobie z drzewa jarząbiny. Urwałam gałązkę, zostawiałam w zamian jabłuszko i podziękowałam. Czy mogę ją sobie ozdobić? Jeśli tak, to czym? I czy mam ją poświęcić? Jeśli tak, to w jaki sposób? Będę wdzięczna za podpowiedź. Moi kochani, magiczną różdżkę, gdy już ją macie, wykonaliście, podziękowaliście drzewu za to, że oddało Wam jak gdyby część siebie, należy oczywiście poświęcić i przygotować do pracy magicznej. I tutaj chciałabym przedstawić dla Was taki bardzo krótki rytuał, by nie komplikować Wam życia, bo normalnie rytuały te są bardzo skomplikowane, ale ten rytuał jest taki prościutki i myślę, że każdy jest w stanie go wykonać przy odrobinie koncentracji. A mianowicie, gdy już macie Waszą różdżkę, wykonujecie oczywiście magiczny krąg, czyli otwieracie go, następnie przechodzicie do święcenia czy energetyzowania Waszej różdżki. Tutaj oczywiście nie muszę już chyba powtarzać, że musi być spokój, musicie być sami w swoim własnym gabinecie magicznym. Można zapalić świecę i kadzidełko czy kadzidło. Warto wcześniej oczyścić całe pomieszczenie dymem białej szałwii. Gdy jesteście w Waszym magicznym kręgu, tutaj w kolejnych spotkaniach magicznych, ale myślę, że w formie filmu chciałabym przedstawić dla Was dokładnie rytuał pentagramu i otwierania magicznego kręgu, bo ten rytuał, który znacie z moich książek, jest tylko takim uproszczonym, a do wszystkich takich bardziej skomplikowanych praktyk magicznych należy wykonać ten rytuał pentagramu według oczywiście pewnych takich schematów, ale to muszę Wam pokazać, dlatego nie dzisiaj. Moi kochani, gdy jesteście w Waszym magicznym kręgu, wszystko jest przygotowane, kładziecie przed Wami magiczną różdżkę. Wasza twarz, gdy siedzicie czy stoicie w magicznym kręgu, powinna być skierowana na wschód i przechodzicie do energetyzowania Waszej różdżki. I tutaj taki najprostszy sposób to jest taki, że koncentrujecie się na Waszej różdżce, przywołujecie anioły czy anioła stróża swoimi własnymi słowami, żadnych tutaj skomplikowanych zaklęć proszę nie wypowiadać. I w tym momencie, gdy czujecie, że ta istota jest obecna obok Was, to każda osoba czuje inaczej, ale zazwyczaj jest to takie uczucie pewności, spokoju, takiego bezpieczeństwa i często objawia się również w postaci ciepła, wówczas prosicie o pomoc przy poświęceniu i energetyzowaniu Waszej różdżki.
I następnie przechodzicie do takiego rytuału wyobrażenia sobie pewnych rzeczy, a mianowicie wyobrażacie sobie, że z góry na waszą różdżkę spływa takie złote światło i cała ta różdżka jak gdyby to światło pochłania. To światło jest również obok was, spływa również na was. Gdy czujecie, że ta energia spłynęła na waszą różdżkę magiczną, należy przerwać i skoncentrować się tylko i wyłącznie na tej różdżce, czuć jak ona tym światłem promieniuje i następnie poprosić waszymi własnymi słowami te siły pozytywne o to, by różdżka spełniała te czy inne zadania. I tutaj bardzo często warto sobie to sformułować, na przykład do jakich rytuałów chcecie tą różdżkę wykorzystywać i poprosić o to, by te energie, te pozytywne siły nadprzyrodzone wzmacniały. Czyli jeżeli wykonujecie różdżkę na przykład do rytuałów miłosnych, aby te pozytywne siły nadprzyrodzone wzmacniały działanie tej różdżki w danym rytuale, czy przyciągały to, czy tamto. Jeżeli macie różdżkę, którą wykorzystujecie do różnych rytuałów, to ogólnie, aby zawierała ona te pozytywne energie i wzmacniała waszą wolę, wolę maga czy czarownicy przy wykonaniu danego rytuału. To jest taki bardzo prosty sposób. Warto również różdżkę oczyścić sobie w dymie białej szałwii i następnie po zakończeniu rytuałów oczywiście nie zapomnieć uwolnić magiczny krąg. W kilku słowach, ale myślę, że na początek jest to taki rytuał, który mogę dla was przedstawić w formie filmiku, bo wszystkie takie bardziej skomplikowane rytuały już wymagają jakiegoś takiego bardziej bezpośredniego kontaktu, aby nie doszło do jakichś pomyłek czy złego wykonania danej pracy magicznej. Moi kochani, Monika pyta również, czy można różdżkę ozdobić. Oczywiście, że można ją ozdobić. Czy przy pomocy wstążek, czy przy pomocy różnych symboli magicznych, czy wyrycia na różdżce pewnych napisów. To jest już tylko i wyłącznie wasza indywidualna sprawa i każdy magik, każda czarownica robi to według swojego własnego głosu wewnętrznego. Ale również zalecam, aby przy różdżkach, na przykład wykorzystywanych w rytuałach miłosnych, ozdobić ją wstążką w kolorze czerwonym. Czy w różdżkach wykorzystywanych do rytuałów finansowych, ozdobić ją wstążką w kolorze zielonym. Moi kochani, jeżeli są tutaj jeszcze jakieś pytania, bardzo proszę pytać. To jest niezwykle trudno przedstawić coś dla was tak skomplikowanego w takim bardzo, bardzo prostym i skrótowym omówieniu, ale mamy pytania, mamy odpowiedzi. Czym więcej pytacie, tym więcej mogę dla was przekazać. Przejdźmy jednak do następnego tematu. Moi kochani, kolejne pytanie pochodzi od użytkownika o nazwie Magda12172 i dotyczy nieszczęśliwych wypadków. Tutaj cytuję. Witam kochana Pani Mario, niedawno nasunęło mi się pewne pytanie i postanowiłam umieścić je tutaj. Jestem bardzo ciekawa, co sądzi Pani o różnego rodzaju ubezpieczeniach, na przykład od nieszczęśliwych wypadków. Według mnie głupotą jest z góry zakładać, że coś nam się może stać, ale być może jestem w błędzie, dlatego chciałabym poznać Pani opinię na ten temat. Pozdrawiam gorąco i czekam na kolejne wspaniałe filmiki. Moi kochani, Magda czuje dokładnie tak, jak to jest. Gdy obawiamy się, że wydarzy nam się coś złego, to automatycznie to przyciągamy. Każdy strach przed czymś jest automatycznie podświadomym przyciąganiem danych energii. Dlatego ja mogę wam poradzić ze swojego własnego doświadczenia, że ja nie mam żadnego ubezpieczenia, czy to od nieszczęśliwych wypadków, czy zdrowotnego i tak dalej. U nas w Niemczech jest na szczęście taka możliwość, że nie trzeba płacić tego tak zwanego ZUS-u, jeżeli ktoś nie ma takiej potrzeby. I uważam, że to jest takie najlepsze rozwiązanie. Nie zakładać z góry, że coś nam się wydarzy. Ale są również osoby, którym daje to poczucie bezpieczeństwa. Czyli
czują, że może im się coś wydarzyć i chcą się jak gdyby zabezpieczyć i wówczas wykupują dane ubezpieczenie i zapominają o tym strachu. Czyli to ubezpieczenie daje im taką pewność siebie i wówczas dla takich osób znowu ubezpieczenie jest korzystne, bo jest jak gdyby takim zabezpieczeniem się na przyszłość. Tutaj każdy z nas musi zdecydować sam. Ja osobiście uważam, że ubezpieczenie się jest z góry zakładaniem, że nam się coś wydarzy i dlatego podświadomie możemy to przyciągać. Ale tutaj każdy z Was musi zdecydować sam, czy chce czuć takie bezpieczeństwo, że jakaś tam firma czy jakaś tam polisa mu zagwarantuje, nie wiem, odszkodowanie, czy nie. Bo cóż nam daje odszkodowanie, gdy na przykład nie możemy już dalej chodzić? Czy cóż nam daje jakaś tam mała suma pieniężna, jeżeli nie mamy już na przykład ręki? Dlatego uważam, że lepiej oczywiście z góry nie zakładać, że nam się coś wydarzy. Mam nadzieję, że w pełni odpowiedziałam na to pytanie. Jeżeli nie, to bardzo proszę o komentarze. Przejdźmy do następnego pytania. Moi kochani, kolejne pytanie dotyczy afirmacji i oczyszczania, a także tak zwanych rzeczy z drugiej i trzeciej ręki. Tutaj cytuję, będzie to troszeczkę dłuższy list, ale zaczynajmy. List pochodzi od użytkownika o nazwie UQS8. Kochana Pani Mario, na wstępie bardzo, ale to bardzo dziękuję, że jesteś. Mam dwa krótkie pytanka, które mi się nasunęły w związku z lekturą Twoich książek i życiem codziennym. Pierwsze pytanie. Czy można zawrzeć dwie oddzielne intencje w jednej afirmacji, wymagające na przykład różnych świec? Czy też można wykonać dwie afirmacje oddzielnie, ale tego samego dnia? Czy jednak lepiej skupić się tylko na jednej sferze życia? Moi kochani, ja osobiście radzę Wam skupić się na jednej afirmacji przy wykonaniu tego rytuału, czyli jeżeli skupiacie się na afirmacji na przykład miłosnej, to nie mieszać jej od razu z afirmacją bogactwa. Czyli wykonujemy najpierw tą afirmację miłosną przy czerwonej świecy, kończymy ten rytuał, odprężamy się, tutaj warto na przykład troszeczkę głębiej pooddychać, zrelaksować się i dopiero po kilku tych minutach przejść na przykład do tej afirmacji bogactwa przy zielonej świecy. Czyli nie mieszać wszystkiego naraz, bo to może doprowadzić u Was do pewnego rodzaju niepewności. Lepiej skoncentrować się na jednym, doprowadzić do końca, następnie odpocząć i przejść do kolejnego. Czyli jednego dnia możecie wykonać nawet 1000 różnych afirmacji, ale zawsze zachowując koncentracja, przerwa, koncentracja, przerwa. Czyli koncentracja na jednym, następnie odpoczynek, koncentracja na drugiej afirmacji. Kolejne pytanie. Czy masz, Mario, jakiekolwiek zdanie względem kupowania rzeczy z drugiej, trzeciej, wtórnej ręki? Mam tu na myśli nawet nie tyle odzież, co rzeczy bardziej osobiste. Biżuterię, na przykład papierośnice, czy innego typu akcesoria. Zawsze intuicyjnie miałam pewną obawę co do cyrkulacji energii. Czy wystarczy takie rzeczy oczyścić, tak jak kamienie szlachetne na przykład? Wiem, że pytanie pewnie dość absurdalne, ale jednak. Z góry dziękuję za odpowiedź, serdecznie pozdrawiam i zbieram pieniążki na analizę. Serdeczności, Ula. Moi kochani, na pewno znacie to z różnych opowieści czy z filmów o tak zwanych przeklętych diamentach czy o przeklętych pierścieniach, gdzie ktoś kiedyś dawno, dawno temu posiadał jakiś pierścień i na nim przykleiła się jak gdyby zła energia i każda osoba kolejna, która wejdzie w posiadanie tego na przykład pierścienia, umrze, czy wydarzy jej się coś złego, czy nie będzie miała szczęścia w miłości i tak dalej. Moi kochani, to nie są żadne legendy czy bajki, tylko to jest dokładnie to, co pisze Ula, że energie przyczepiają się do rzeczy materialnych, gdyż materia nie istnieje. Wszystko to, co materialne, jest również energią, czyli nasza energia, nasze myśli są również obecne na przykład w naszym ubraniu, w naszej sukni, w naszych okularach, w naszym piórze czy długopisie. Wszystkie nasze energie są jak gdyby tam zawarte.
I dlatego wszystkie rzeczy z tak zwanej drugiej ręki te energie zawierają. I tutaj można to wykorzystać i pozytywnie, i negatywnie. Gdyż kupując taką rzecz, czy wybierając taką rzecz, wyczujecie intuicyjnie, większość osób to czuje, jeżeli skupicie się na tym, bo jeżeli oczywiście zamykamy oczy, nic nie czujemy, oglądamy tylko telewizję, słuchamy radia i nie patrzymy ani w prawo, ani w lewo, to zazwyczaj nie czujemy naszego głosu wewnętrznego, bo jesteśmy oślepieni czy negatywnie zaprogramowani. Ten temat również kiedyś poruszę. Ale jeżeli interesujecie się magią, interesujecie się energiami, może macie swoje własne karty tarota, może w jakiś sposób uczycie się, czy z moich książek, czy z filmików, próbujecie obserwować naturę, dużo przebywacie na zewnątrz, to stajecie się bardziej otwarci na pewnego rodzaju energię i wówczas ujawniają się również te takie, może to nazwać talenty magiczne, to jest może taka zła nazwa, ujawniają się takie energie i takie właściwości, że odczuwacie pewne rzeczy. I na przykład idziecie sobie do jakiejś tam odzieży używanej i wybieracie jakiś piękny sweterek, bardzo Wam się podoba. Podoba, idealnie na Was pasuje, idziecie do przymierzalni, ubieracie go. I w tym momencie każda osoba, która jest otwarta na energię, od razu czuje, co się dzieje. Jeżeli ten sweterek nosiła jakaś osoba chora czy osoba źle nastawiona do świata, to Wy w tym momencie to odczujecie. Odczujecie się nieswojo. Jeżeli natomiast ten sweterek nosiła osoba szczęśliwa, optymistyczna, której wiele rzeczy się w życiu udaje, to również będziecie to odczuwać jako coś przyjemnego. I do tego Was zachęcam. Jak wiecie, ja jestem wrogiem takiej konsumpcji, czyli takiego kupowania i wyrzucania pewnych rzeczy. Uważam, że należy lepiej kupić jedną rzecz wartościową niż 100 rzeczy niewartościowych, czyli mało wartościowych, aby chronić naszą planetę Ziemię. I dlatego jestem również zwolenniczką kupowania rzeczy z drugiej czy trzeciej ręki. Ja na przykład kupuję bardzo dużo książek używanych, i kupuję te książki na przykład przez internet i nie znam wówczas ich energii. I często zdarza się tak, że dana książka przychodzi i czuć, że ona ma te złe energie. Ja jestem w stanie tę energię usunąć, ale do niektórych energii potrzebne są bardzo skomplikowane rytuały. Dlatego jeżeli Wy wybieracie rzeczy takiej drugiej, trzeciej ręki i czujecie, że są do tych rzeczy przyczepione złe energie, możecie spróbować oczyszczania białą szałwią i może się zdarzyć tak, że nie wszystkie energie zostaną usunięte i wtedy należy się takiej rzeczy po prostu pozbyć, czy ją odsprzedać dla innej osoby. Ale możecie również korzystać z tych pozytywnych energii, czyli jeżeli kupiliście jakąś rzecz i czujecie, że ma pozytywną energię, to nawet nie trzeba jej oczyszczać, bo ta energia będzie jak gdyby działać pozytywnie w Waszym otoczeniu. I dlatego trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, czy kupować, czy nie. To musi każdy z Was zdecydować sam i również działać w ten sposób, że jeżeli kupiliście coś przez internet i czujecie, że ma to złe energie, to niestety z tego zrezygnować, jeżeli nie udało Wam się tego oczyścić i odsprzedać to dla innej osoby. Moi kochani, mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie. Jeżeli nie, oczywiście bardzo proszę znowu komentować. I szczególnie uważać również na to, co znajduje się w Waszym otoczeniu, bo na pewno znacie to z takiego życia codziennego, że mieliście ubrane coś na ubraniach czy na biżuterii, najłatwiej takie rzeczy zauważyć. Mieliście ubrane coś szczególnego i zdarzyło się coś złego w Waszym życiu. Na przykład jakiś wypadek. I zauważycie to, że jeżeli ta rzecz wisi w Waszej szafie, to nie chcecie jej już ubierać, jak gdyby odrzuca Was. I wtedy radzę Wam z całego serca takie rzeczy się pozbyć, bo w niej ta energia jest zawarta i po co ma ona być w Waszym otoczeniu i działać jak gdyby na Wasze mieszkanie, czy na Was samych. Lepiej takie rzeczy po prostu się pozbyć. I odwrotnie, jeżeli coś zdarzyło się dobrego, gdy mieliście ubrane to czy tamto, czy mieliście jakąś rzecz przy sobie, to warto tą rzecz również bardzo często nosić, aby te pozytywne energie w Waszym życiu wykorzystywać.
Moi kochani, ale przejdźmy do następnego pytania. Moi kochani, kolejne pytanie dotyczy kryształów górskich i pochodzi od użytkownika o nazwie AROPL44. Cytuję. Proszę Pani, zakupiłem ostatnio 30 kryształów górskich, układałem je w kręgu. Razem z nimi płukałem stopy i dłoni w ciepłej wodzie, a wodę wykorzystuję do podlewania kwiatów doniczkowych. Ostatnio poukładałem je w łóżku w formie kręgu i po prostu śpię na nich. W drodze jedzie następna partia i będzie ich znacznie więcej w tym moim kręgu. Niech Pani coś powie o kryształach górskich, jak się z nimi obchodzić, jak się zachowywać, gdzie mają swój spoczynek, jak pracować z nimi i tym podobne i tak dalej. Pozdrawiam. Moi kochani, o kryształach górskich napisałam dla Was troszeczkę w mojej książce Magia i tam jest to, co najważniejsze. Natomiast to, czego tam nie zawarłam, teraz w tym krótkim słuchowisku. Moi kochani, kryształy górskie są takim kamieniem, który ma niezwykłe moce ochronne i oczyszczające i dlatego niestety trzeba również te kryształy bardzo często oczyszczać, gdyż one pochłaniają jak gdyby z całego naszego otoczenia tą złą energię i magazynują ją w sobie. Ja zalecam dla Was taki najprostszy sposób oczyszczania, to jest mycie tych kryształów pod bieżącą zimną wodą. Bez żadnych dodatków, bez żadnych środków myjących, a następnie wystawianie tych kryształów na słońce. I to najlepiej tak, aby słońce padało bezpośrednio, czyli nie przez szybę, tylko bezpośrednio wystawić je należy na zewnątrz. Teraz w zimie oczyszczamy je oczywiście znowu w wodzie, a następnie możemy je położyć w śniegu, czy możemy je położyć pod jakimś dobrze wyrośniętym drzewem. I tutaj czym dłużej one leżą pod takim drzewem, czym dłużej one są wystawione na działanie promieni słonecznych, tym oczywiście lepiej. Gdzie mają swój spoczynek? Nie mają swojego spoczynku, gdyż one działają praktycznie cały czas. Czy je wykorzystujemy przy medytacji, przy praktykach magicznych, czy przy rytuałach uzdrawiających, czy też nie, to one działają cały czas, dlatego czy ich używaliście, czy nie, należy je oczyścić. Można również je oczyszczać dymem białej szałwii, ale są one wówczas oczyszczone, ale nie są naenergetyzowane. Dlatego zawsze najpierw zimna woda, a następnie słońce lub wystawienie pod dobrze wyrośniętym drzewem. Jak z nimi pracować? Pracować możecie w bardzo różny sposób. Taki bierny, czyli rozkładacie je po prostu w Waszym otoczeniu, obok Waszego komputera, obok Waszego miejsca w pracy, spoczynku i one po prostu działają. Czy też działacie aktywnie, czyli kładziecie je na przykład na Waszym splocie słonecznym, czy na niektórych miejscach Waszego ciała, medytujecie z nimi, trzymacie je w dłoni, rozmawiacie z nimi. Tutaj wszystkie praktyki są dozwolone. Moi kochani, jeżeli oczywiście znowu są jakieś pytania, bardzo proszę pytać lub umieszczać komentarze. Przejdźmy do następnego pytania. Moi kochani, kolejne pytanie dotyczy nauki magii. I to pytanie zadało mi w ostatnim czasie bardzo dużo osób. Zacznę może od przeczytania i przejdę do odpowiedzi. Pytanie pochodzi od użytkownika o nazwie 12 Iguana. Cytuję. Cześć, od pewnego czasu zaczęłam interesować się magią. Nie rzucałam jeszcze uroków ani nic, tylko na razie zbieram informacje. Jestem początkująca. Mogłabyś mi wyjaśnić, jak to wszystko działa? Z góry dziękuję. Moi kochani, byłoby wspaniale, jakby można było magię tak omówić, nie wiem, przez 10 minut i wszystko byłoby jasne. Jak jednak odpowiedzieć na to pytanie? Moi kochani, na początku radzę zajrzeć do moich wszystkich książek i to, czy interesuje Was magia miłosna, czy magia bogactwa, czy też nie, warto te wszystkie książki przeczytać, gdyż jak wiecie, ja bardzo wielu rzeczy po prostu nie powtarzam i w wielu książkach zawarte są informacje, które warto wykorzystać w tych czy innych rytuałach. Czyli w książce o magii miłosnej znajdziecie również wskazówki do innych rytuałów. I gdy już przeczytacie te wszystkie książki i przejdziecie tutaj do mojego kanału na YouTube, przeczytacie mojego bloga, to wówczas nasuną się dla Was pytania i te pytania możecie mi zadawać. I w ten sposób mogę Was w jakiś sposób magii uczyć. Oczywiście nie jest to jakaś wyższa magia, tylko taka najprostsza,
na początek dla początkujących. Jeżeli zauważę, że są osoby, które są jak gdyby już na wyższym poziomie, a widzę to zawsze po Waszych listach, po Waszych pytaniach, to postaram się w przyszłości nakierunkować te osoby przy pomocy wskazówek, na przykład na maila, czy też możliwości takich rozmów osobistych ze mną. Ale to jest dopiero na przyszłość, gdyż w tej chwili nie mam takiej możliwości, bo wszystkie miejsca w mojej akademii są w tej chwili zajęte i nie jestem w stanie przyjąć nikogo nowego, ale obserwuję Wasze pytania i jak tylko będzie jakieś takie miejsce czy jakiś czas wolny, to takie osoby otrzymają ode mnie dodatkowe informacje. Ale przejdźmy do ostatniego pytania, bo już mam 25 minut, a nie chcę Was tutaj zanudzać. Kolejne pytanie pochodzi od dwóch użytkowników. Pierwszy z nich sformułował je w ten sposób, tutaj cytuję, to jest użytkownik 001 Odys. Wahadełko, co to znaczy, że ktoś je dotykał i trzeba je oczyścić? I drugie pytanie pochodzi od użytkownika o nazwie Tarocista 8890. I tutaj cytuję. Bardzo dziękuję za wszystkie filmiki, które Pani dodaje i z niecierpliwością czekam na następne. A co do oczyszczania wahadełka, czy można je oczyścić nad płomieniem białej świecy, czy lepiej przy użyciu białej szałwii? Moi kochani, wszystkie narzędzia magiczne, jeżeli ktoś ich dotykał, wiecie, jak to jest w życiu codziennym. Jest bardzo wiele przyjaciół, którzy pierwszy raz widzą na przykład karty tarota i oczywiście już one są przyklejone do ich dłoni, czy pierwszy raz ktoś widzi wahadełko i od razu już nie może się powstrzymać, aby go dotknąć. Tutaj zachęcam Was zawsze, aby swoje własne narzędzia magiczne chować. Czyli jeżeli spodziewacie się jakiejś wizyty takiej zapowiedzianej, aby po prostu Wasz magiczny gabinet jak gdyby tak szybciutko przemienić na taki zwykły pokój, gdzie tylko stoją aniołki i tym podobne rzeczy, a wszystkie inne Wasze narzędzia magiczne są ukryte. Zdarza się jednak tak, że są jakieś takie niespodziewane wizyty i ktoś od razu wchodzi i od razu jest przyczepiony do Waszego wahadełka. I zawsze, jeżeli ktokolwiek dotknie Waszych rzeczy magicznych, Waszych kart, Waszego wahadełka, Waszej różdżki, czy innych, należy te rzeczy oczyścić. I tutaj oczywiście zawsze otwieracie magiczny krąg i po rytuale go zamykacie i w tym magicznym kręgu, czy to poprzez energetyzowanie, jak przy temacie, który omówiłam wcześniej, czyli przy temacie różdżki, najpierw energetyzujecie, oczyszczacie w dymie białej szałwii, tak by znowu te wszystkie energie zostały przywrócone. I tutaj można to zrobić nad płomieniem białej świecy, można to zrobić nad płomieniem białej świecy i dodatkowo oczyścić dymem białej szałwii. Można oczyścić tylko przy pomocy białej szałwii i zachęcam Was dodatkowo naenergetyzować, tak jak przy rytuale energetyzowania, który omówiłam przy okazji, tutaj w tym filmiku, na samym początku, przy energetyzowaniu Waszej różdżki. Można oczywiście, jeżeli jest to na przykład wahadełko wykonane z metalu, wcześniej umyć je pod zimną, bieżącą wodą. To również jest pewnego rodzaju forma oczyszczania. Można również takie rzeczy oczyścić przy pomocy soli, czyli wykonujecie magiczny krąg, zapalacie świece. Zawsze warto zapalić świece, aby one wzmacniały jak gdyby energię. A następnie oczyszczacie przy pomocy soli. Swoimi własnymi słowami prosicie te siły nadprzyrodzone, pozytywne, aby były przy Was, aby wzmocniły Waszą wolę maga, a następnie sypiecie sól, oczyszczając, czyli dodatkowo wykonując zaklęcie, wymawiając zaklęcie Waszymi własnymi słowami, które ma na celu oczyszczenie. Na przykład prosząc, aby te siły pozytywne oczyściły Wasz talizman, Wasze karty, Wasze wahadełko z tych energii negatywnych danej osoby, czy ogólnie energii negatywnych, które mogły się do tych rzeczy przyczepić. Moi kochani, na dzisiaj to wszystko. Mamy 30 minut, pewnie gdy dodam jeszcze przód i tył, to będzie troszkę dłużej. Bardzo dziękuję za wszystkie Wasze listy, za wszystkie komentarze, za wszystkie nowe subskrypcje. Jeżeli temat Wam się podobał, bardzo proszę kciuki w górę, jeżeli nie kciuk w dół, potem zawsze poznaję, czy te tematy Was interesują, czy nie i oczywiście o komentarze pod filmikiem.
I życzę Wam przecudownego święta Imbolic, bo myślę, że do pierwszego nie uda mi się dodać żadnego nowego filmu czy żadnego nowego słuchowiska, a może się uda, nie wiem. I oby Wasze wszystkie marzenia się spełniły i oby nasz kontakt był jak najdłużej, obyśmy mogli dalej prowadzić te nasze pogadanki magiczne czy filmiki i przez to taką żywą współpracę, gdzie Wy jesteście redakcją, a ja tylko odpowiadam na pytania. Jest to dla mnie niezwykle przyjemna metoda, gdyż pisanie książki zajmuje dużo czasu, a taki krótki filmik to, jak widzicie, jest 30 minut i już tyle rzeczy jest omówionych. Bardzo dziękuję za Waszą wytrwałość, za wszystkie Wasze dobre energie i zapraszam na kolejne spotkania magiczne. Wasza Maria Bukarti. Thank you.